Cześć, jestem Adam. Witam Was na moim kanale. Dziś pokażę Wam kolejny filmik z serii Jak spawać blachy ze stopów aluminium metodą MIG. A konkretnie zademonstruję Wam, jak wykonać spoinę pachwinową na 3 ściegi w pozycji pionowej 3F. Na koniec oczywiście, tak jak we wszystkich moich poprzednich filmikach, pokażę Wam mój spaw z bliskiej odległości, tak żebyście mogli ocenić jakość. Zapraszam na mój filmik. Technika spawania, którą Wam proponuję, to, jak widzicie podczas mojej demonstracji. Jedną ręką stabilnie prowadzę uchwyt techniką pchaj, a drugą równomiernie rozprowadzam łuk i podaję spoiwo, wykonując krótkie ruchy skokowe. Całość wykonuję w jednym, niezmiennym tempie, od rozpoczęcia aż do zakończenia spawania. Następne ściegi wykonuję tą samą techniką jak poprzedni spaw, czyli równomiernie prowadzę uchwyt techniką pchaj, jednocześnie wykonując w niezmiennym tempie krótkie ruchy skokowe prawa-lewa. Jeśli chodzi o kąt natarcia uchwytu, to zawsze sugeruję się pierwszym ściegiem, który położyłem pod kątem prostym względem miejsca łączenia blach. Dzięki temu moje spoiny są estetyczne wizualnie i prawidłowo wtopione w materiał. Przed rozpoczęciem spawania ostatniego ściegu zawsze zakładam, że wykonam dwie identyczne wizualnie spoiny zewnętrznej warstwy. Generalnie mówiąc, postaram się pospawać spoinę poprawną wizualnie. Dlatego nie zmieniam techniki spawania i żadnych ustawień w spawarce. W przeciwnym razie, jeśli zmienię technikę spawania, parametry lub posuw drutu, wtedy praktycznie zawsze ściegi będą różniły się między sobą wizualnie. Thank you.
Na koniec chciałbym Wam podziękować za oglądanie moich filmików. Mam nadzieję, że to co publikuję jest dla Was interesujące i pomocne. Oczywiście wkrótce udostępnię nowy filmik na temat techniki spawania, na który już dziś Was zapraszam. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!